Na drugiej sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się 10 czerwca bieżącego roku, udzielono absolutorium burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu gminy w 2023 roku. Rada wyraziła także wotum zaufania dla burmistrza miasta i gminy Rydzyna. Dziękuję radnym Rady Miejskiej z panem przewodniczącym na czele za udzielenie mi absolutorium. Dziękuję swoim pracownikom, współpracownikom, dyrektorom jednostek oświatowych, pani dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, radom sołeckim, sołtysom i wszystkim mieszkańcom. Budżet za 2023 rok został wykonany dobrze, opinia Rady była pozytywna i cóż, szanowni państwo, pracujemy dalej na rzecz naszej małej ojczyzny, mieszkańców gminy Rydzyna.